Przechodzę właśnie teraz przez granicę. No, jestem na moście. Jestem od strony amerykańskiej, Teksasu. Idę przez most teraz na Rio Grande. Pytałem przy wejściu, poprosiłem z boku amerykańskich oficerów, tych imigracyjnych, zapytałem, czy upewniłem się, czy mogę przejść. Zapytali, gdzie mieszkam w El Paso. I wszystko jest ok. Tu zapłaciłem 50 centów. Nie wiem za co nawet. To jest ciepło, Rio Grande. Nic nie płynie. No, jestem już w Meksyku. Filmuję teraz od strony meksykańskiej. Ten most, przejście graniczne. To była ulica meksykańska. Autobusy. Taki. Nie wiem skąd by to wytrzasnęli. Takie autobusy. Jest bardzo ciepło, ale nigdzie nie mogę na razie dostać piwa jeszcze. Na ulicy bardzo dużo czyści butów. Oczywiście doskonała muzyka. Do sklepów wchodzi się. Jestem w starej takiej części miasta, gdzie jest stary market. Tak się nazywa. Jest tu wszystko. Ale nie ma tych kapeluszy w tej części Meksyku, które chciałem kupić. $2 z rzędu, 25 peso. Idę może stąd. Hello. Same zakłady fryzjerskie po kolei. Mam ochotę stąd zrobić się na irokezę, ale na granicy mogę mieć potem problemy. Nie wiem co to jest, ale się dowiem. Güero. Na słodko 3 minuty. Wieczerka może być niesamowita i wiem już co zjem. Też nie wiem, bo jest tyle pani dzieci. Danio. Jakie maszyny do gier. Coś niesamowitego. 300 lat do tyłu. Lakierki męskie
można kupić po 340, trzeba dzielić przez 12,5, to wychodzi jakieś 30 dolarów, 90 zł. Kupiłbym ze dwie pary, gdybym był samochodem. Ale po kolei kozaki, po 395, po 400, chodzili przez 12. To jest 35 dolarów. Na ekstra kupię muszę. Właśnie pan dendrof przygotowywał jakieś jedzenie. Już myje mi jakąś miskę. O. A tu już mi się przetykają cztery jakieś takie, nie wiem co to jest. Na pewno w środku są jakieś, pewnie nie mięso, jakieś warzywa, jakiś grosz. One będą na gorąco. Teraz mi je poda. No, to już jest moje danie zrobione. Okej, okay, ja. O, pani teraz przyrządza. Tu się odciska, tak? Na gorąco. Jak wystarczy.